Witam, jestem Vlocz i widzimy się w kolejnym odcinku, 14, jak numeracji nie pomyliłem. Dziś odcinek spóźni, albo go nie będzie pewnie. Zobaczymy. Tutaj mamy coś do rozbudowania, czy do naprawiania, czy jak? A, poszliśmy wesoło to oblegać. Okej, rozbiliśmy ostatnio tych powstańców. Tak, czy... Tak, tak. To byli powstańcy. I tak walną zaraz pewnie kolejni. Co wy tam chcecie? Protesty. Ci nie narzekają, są szczęśliwi. Dobra, szybko nasi agenci. Agenci. Jeśli już o armię chodzi. Tutaj. Teraz zobaczymy, jakie podatki mamy, bo jest aż zbyt dobrze. Co ty miałeś? A, ciach, ciach i mama. Dobra, leć tam, bo tych i tak wybijemy zaraz. A jeszcze jakiegoś nie mieliśmy? O, właśnie, ty. Dobra, a tutaj? Tu będzie dużo roboty. Jego wyślemy tak, tutaj. Następnie chyba na Berlin. A, tak myślałem. Dobra, tam. Gdzie u nas zamek jakiś królewski czy coś? Ha. Nie ma. Bieda. To Prusy, to Prusy, Prusy, Prusy. Dałoby radę to zdobyć. Ty masz artylerię? Masz. Dobra, lecimy, nie ma czasu. Zapiszemy na szybko jeszcze. Zastąp istniejący. Nie ma co czekać, szturmujemy, widzimy się za chwilę. A były dwie armie. No i widzimy się z powrotem, wstępnie rozstawieni jesteśmy tak, że kawalerią będziemy jeździć tam, gdzie największe zagrożenie. Wiecie co? Bo ja nie wiem, z której strony oni będą mieli posiłki. Tą kawalerię na razie tu ukryj. A tą do tego lasku. Generał i tak będzie zawsze widoczny, więc ustawiłem go tutaj. Za artylerią. Artyleria na środku, bo to jest jedyne miejsce, gdzie ona ma zasięg jakikolwiek na pole całej bitwy, oprócz tej wzniesienia, ale no tu jest nasz martwy punkt niestety. Stąd podejrzewam, będą posiłki, mogą być też od tyłu, ale w razie czego to tych cofniemy, a póki co oni mają się wyprostować. Lekko piechotę też na prawą flankę rzucimy. Teraz tak, pauzik. Aha. Tu coś wchodzi. To jest artyleria. Tu jesteś tu. A tu też coś wchodzi i to jest kawaleria. Dobra, zmiana planów. Jest tutaj. Jedziesz ty. Ty jedziesz tu. Nie mamy czworoboków jeszcze. A, kawaleria. Dobra. Raz. A raczej nie. Tu. Tu.
Z was zrobimy grupę 1. Z ciebie i z ciebie zrobimy grupę 2. Reszta to par 6. No. Oj, wy możecie iść akurat, a nie. Dobra, oni w głównej armii nie mają arty, mają za to pełno piechoty, widzę, liniowej. Gdzie jest ich generał? Czy? Dobra, naparzać w kawalerię. Ognia. Nie, to nie. Dobra, na flanki. Gdzie? Tu? Co to jest? Halo? A, posiłki nasze. Jakaś armia była w zasięgu jednak. Dobra. Lecisz tu. Albo dobra, tu. I tak. Ty polecisz tu. Jak już masz, gdzieś zasuwać to tutaj i też biegiem. Artyleria. Czemu piechota nam wchodzi? Mi się to nie podoba. Dobra, zdejmiesz tu artę. Albo inaczej. Krzyczaj się już tu, jak masz być. O Boże, to będzie ciężka bitwa o Drezno. Dobra, jest bardzo niewesoło, więc dobra. Uciekaj tam dalej. Zbejtuj ich trochę. Następnie tutaj. Ty nie czekaj, ty tam wjeżdżaj. Dobra, wyprzydałoby się, żebyście zaczęli strzelać. To możecie w tych teraz. Wszyscy oprócz tej dwójki, ta dwójka niech wali w tego. Tego. No, w tego. Mieszkańcy, mieszkańcy, mieszkańcy. Tu jest pan mieszkańców, musimy tych wybić. Głównie. Dobra, jedziesz tam. Wybiegniecie, biegniecie. Możecie czworoboki walić. Czemu mi się wzięło, że my nie mamy technologii czworoboku? Halo. Spierdzielaj, zerwać kontakt z nimi. Mało mnie obchodzi, że was gonią.
Dobra. Arta widzę już odwala. On rzucił tu generała. Nie to, 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 nie to. I jedziecie jak najszybciej tam. Gdzie on ma generała? Tam ma generała. Naparzyć w generała. Blisko są! Kartacze? Dobra, i teraz tak. Tutaj. Ale wasza dwójka wali w tego. Wybici, wybici, super. Dobra, w tych. W tych. W tych, żeby nie wrócili na pewno. Czy tu wyjechała jedna z kalensjerów jakoś? Dobra, spierdalando. Pierdzielać. Następnie tutaj. W sumie od razu tutaj nawet. Halo, jedynka cała. Kule armatnie i walić w tego. Oprócz ciebie. Ty zostajesz na tych i walisz w tego. Albo... dobra, może być to. Walić w tego. Macie wyciszyć, że się działa, bo mi to dużo ułatwi. Dobra, wracać. Wasza trójka w tych. Dobra. A. Nie, mi chodziło, żeby w tych walić. Przepraszam. Gdzie tak oberwali? Na szable! O, przepraszam. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie zauważyłem, kiedy ten oddział nas zmasakrował. Nie ma co czekać, lecimy. Teraz tak. Wy w tego. Wy wesołki w tego. Wy w tego. Wy tu też kartaczami. Ułani?
To inni moi... A, oni wrócili na chwilę, a! Nie, to nie są ci moi. Ja pierdziu. Nie wiem, kiedy tych drugich Huanów straciłem. Dobra. Wszyscy dzwonią, wszystko mnie rozprasza. I nie wiem. Oni jadą mi na lekką piechotę, napierdzielać. Dobra, wracać do linii. Wy w tych. A wycofać. Olać mieszkańców, gdzie jest ich walony generał? To jest ich walony generał? Dobra, wracaj mi tu. Ty jak jedziesz tam wesoło. Dobra. Ci mogą uciekać. To są główne ekipy. Było przez chwilę ciężko, ale właśnie po to jest ten oddział tutaj. Teraz wy możecie pobiec wesoło tu. Ty goń tamtych. Dużo kawalerii potraciliśmy, ale no. Serio? Miało mi co wrzucić? Weź ich tam pogoń. Nie! No debile no. No debile no. Jak stracić całą kawalerię, kurde? Ja pierdziu. Czyż wy nie mieliście tam... Czemu wszyscy... Moi... skolnicy są takimi debilami? Ach. Prawda, jak widzą, to nie mogą tego objechać. O! O! Niedobrze. Nie, dobrze. Tego nie przewidziałem, że tu przyjdą posiłki do stąd. Spierdolando. Dobra, odbijaj. Ty i ty jedziecie tu. Dobra, strzelajcie chłopi. Regularna czy nie piechota?
Tu idziesz, tak? To nie baw się tam w nic, tylko zasuwaj tutaj. Nowi pandurzy się przydadzą, bo ci zginą, coś czuję. Ja pierdziu! Jak mnie ta kawaleria wkurzyła, moja. Czego wy nie rozumiecie w słowie bieg? Widzę, że z miasta idą, dlatego macie szybko się tu ogarnąć, oddać salwę i spierdzielać. Czy wy nie macie zasięgu? Macie. Doskonale. Dobra, wspólna szarża. Forobok! Zdążycie? Tamtych walcie! Tamtych! Bo walcie po sobie, no. Czy wy rozwaliście sobie dwa działa? No upośledzeni! Jedź tam! Dobra, i tak już po prusakach. To już ten moment, kiedy nawet generałem szarżuje. Ja pierdziu, takie straty. Od ognia własnego. A ci jeszcze jadą. Dobra, bo wy macie mało ammo pewnie. Wszyscy tutaj. Dobra, to tych teraz. Teraz wszyscy w tych. Wy przestać strzelać. Tam jeszcze tylko biegają. Dobra, masakrujemy ich. Saksonia i Prusy pokonane. O mój Boże. Kontynuujmy, bo to są posiłki. A chcę po prostu zobaczyć, jak oni są w pień wycinani.
Poezja. Dobra, już nie gońcie ich. Ale ty jeszcze możesz strzelić tam zraz. Wiem, że oni niby znikną, ale czasem się umie przekształcić jakaś armia w powstańców, jak dobrze pamiętam. Chyba, że to tylko w Szogunie. A dobra, może już wystarczy, wiecie? Och, ciężka była bitwa. No mam w ogóle nadzieję, że... Nam się podoba ta seria, ale po prostu patrzę na nasze straty teraz, to boli. Zeszliśmy jeden... A nie, jestem na oddziale piechoty. Tam duży przeżyli. Jak dobrze widzę, zeszliśmy chyba tylko kawalerię, która tu przyszła. Dobra, tych rozwaliliśmy, tych chyba też. Faliśmy. Ogólnie to no, właśnie z Prusami w sumie wygraliśmy. No i czy oni się w powstańców nie przekształcą? Halo? Lagowało. Halo? Uwaga, mnie crashuj, gro. Wygrałem właśnie bitwę. Prusy pokonałem, ja nie chcę tego drugi raz nagrywać. Au. Halo? Czy gra mnie słyszy? Dobra, działa. Aha! You fail. Pozostałe będziemy sobie pomijać, ale Prusy trzeba obejrzeć, jak upadają. Jest. Kapral ze złotym warkoczem. No poniatowski, ja cię nie znam od tej strony. Napraw. 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 Mury, mury nas nie stać. Napraw. Napraw. A, ty się już naprawiasz. Ty też się już naprawiasz. Dobra, zbierzmy, bo ja muszę artę mieć przede wszystkim w pełni naprawioną. Raz, dwa. Tych jest dużo. Ile mnie w ogóle wyniesie naprawa tego? O mój Boże, ile kosztuje nowy? Mi to wiele wyjaśnia. A to? Serio, nie stać mnie? Jeszcze mi szczekaczka teraz za oknem jeździ, wiecie, te wozy policyjne, że... Stan epidemiologiczny. Nie, żebym narzekał, moim zdaniem bardzo dobrze, że informują. Dobra. Może byście się teraz przestali... Czemu wy się tak montujecie? Co wam płoń... A, Szwedzi. Kurwa, Szwedzi! To jest zwykły oddział. Co masz zrobić? Masz wyrzucić Szwedów. A tą armią wskoczymy tutaj jak najszybciej. Ja wam powiem, no boli, ale
taka ciężka bitwa była na oddziale kawalerii z Dech 1 przez te patyki. Ale przynajmniej Prusy pokonaliśmy i widzimy się w kolejnym odcinku, a w tym będzie to już wszystko. Zrobiłem nawet autozapis z tej bitwy, nie wiem, czy wam mówiłem i pokazywałem, bo naprawdę fajnie wyszła i z tego naprawdę można się podszkolić później, jak powinno się nie robić bitew, a co poprawić i tak dalej. To jest fajna rzecz w Total Warze, że jest autozapis. Dobra, następnego odcinka. Hejo!